Cześć, witajcie w 153. odcinku marketingowego podsumowania tygodnia. Hej, cześć, witajcie. Od razu możemy się przywitać na LinkedInie ze studio Film Freaks. Mam nadzieję, cześć, że dobrze to wymówiłem. Dzisiaj, jak zawsze, jak co tydzień, mamy dla was trochę newsów. Między innymi takim naszym głównym przewodnim tematem będzie fakt, że TikTok opublikował taki artykuł, w którym pokazują mniej więcej, jak działa ich algorytm i od czego zależy lista wyświetlanych filmików w głównym feedzie. Oprócz tego bardzo ciekawa nowość, jeśli chodzi o reklamy na YouTubie. Myślę, że to będzie takie dosyć wartościowe dla widzów, bo YouTube eksperymentuje z nowym formatem reklam. Też na przykład taki drobny przewodnik Snapchata dla reklamodawców oraz oczywiście nowość z Instagrama, kilka nowości z Twittera i kilka nowości z Facebooka, jak zawsze. Ale zanim to najpierw byśmy chcieli przejść szybko przez dosłownie trzy aktualizacje, które przygotowaliśmy tak na sam wstęp przed nowymi newsami, które dla was mamy, i od razu możemy się też przywitać z Marianną i z Wojciechem. Tak, cześć Marianna, cześć Wojciech, dzięki, że nas oglądacie. Wszystkim innym widzom przypominamy i właśnie zachęcamy też do komentowania, jeśli będziecie mieć jakieś pytania do newsów albo chcielibyście dodać swój komentarz na dany temat, to jak najbardziej zachęcamy do dyskusji. Okej, przejdźmy do tych aktualizacji. Pierwszym z nich jest LinkedIn Stories, czyli temat, który już tak naprawdę wałkujemy od, myślę, co najmniej pół roku, przewija się to co chwilę i te storiesy na LinkedInie są dostępne w coraz to kolejnych krajach. Niedawno weszły do Brazylii, a teraz pojawiły się też do użytkowników w Australii. W zasadzie tu nie ma... Tak, bo możemy zobaczyć, że to jest znowu dosyć podobne do Instagrama głównie, czy do Facebooka, i nie ma tutaj nic jakiegoś bardzo odkrywczego, tylko sam fakt po prostu, że na nowej platformie te storiesy się pojawiają, więc no tak jak już w sumie od bardzo dawna ciągle mówimy, że te storiesy, znaczy tak naprawdę pokazujemy kolejne newsy, które udowadniają, że wszystkie te serwisy społecznościowe bardzo mocno stawiają na stories, na ten format, na rozwijanie go, na eksperymentowanie, i tak naprawdę co tydzień któryś z serwisów coś tam zmienia, czy tak jak LinkedIn w ogóle rozszerza do nowych krajów, żeby stories działało, więc no wszystkie serwisy widzą w tym jakąś wartość i łatwy sposób komunikacji, myślę. Ja myślę, że w tym roku jeszcze zobaczymy stories w Polsce, może w ogóle w Europie, a najlepiej w ogóle na całym świecie, ale myślę, że przynajmniej u nas to się pojawi. Tak, myślę, że chyba taka jedyna nowość, która wyróżnia te storiesy, to jest fakt, że możemy dosyć mocno posegregować, kto ma zobaczyć te stories, bo tutaj widzimy ten napis anyone i możemy zdecydować, do kogo te storiesy mają docierać. Okej, w międzyczasie wita się jeszcze z nami Katarzyna na LinkedInie, Monika na Facebooku i Kinga też na LinkedInie. Ale mamy dzisiaj ruch, dobrze. No, dzisiaj dużo komentarzy, super, zaczęło się dobrze. Utrzymajmy to. Tak. Dobrze, i kolejna aktualizacja również w związku z LinkedInem, dotycząca reakcji, ponieważ na ostatnim, nie, tak naprawdę dwa tygodnie temu to chyba było, bo ostatniego nie współprowadziłem z Hubertem. Dwa albo nawet trzy tygodnie temu, tak, ale jakiś czas temu właśnie jeden z użytkowników LinkedIn napisał taki obszerny post, który też tutaj w artykule jest załączony, który mówi, że brakuje takiej reakcji na obecne czasy, która wyrażałaby wsparcie, bo jakby wszystkie są takie pozytywne, a czasem jednak na LinkedInie publikujemy taką informację, że musieliśmy zredukować liczbę pracowników albo że tam pozbywamy się jakiejś części naszej działalności, i wtedy chcielibyśmy wyrazić takie wsparcie, a nie zareagować w stylu super albo gratulacje. No i LinkedIn tutaj dosyć szybko zareagował i wdrożył, na razie testuje, tak, nową reakcję. No tak, ale myślę, że to jakichś szczególnie długich testów nie będzie pewnie wymagało, więc pewnie dosyć szybko wdrożą nową reakcję, czyli support. Też będzie ciekawe, żeby zobaczyć, czy ta reakcja jakoś inaczej wpływa na algorytm, bo może pamiętacie, że prowadziliśmy taki mini test, jeśli chodzi o Facebooka, jak wpływa ta nowa reakcja Facebooka na zasięg, więc może tutaj coś podobnego na LinkedInie będzie można przeprowadzić, taki eksperyment. Wydaje mi się, że dzisiaj co news będziemy musieli robić przerwę na komentarze. Dobrze. Witania i dołącza do nas Justyna i Marek na LinkedInie. No to tak widzę, dzisiaj LinkedIn króluje. W sumie z Facebooka na razie dwa komentarze, a nikt z YouTube'a.
więc no niestety zdecydowanie ludzie na LinkedInie oglądają, super. Dobrze, dobrze. Okej, okay. I trzecia rzecz, którą wypadałoby zaktualizować, to są tweety audio. Bodajże 3 albo 4 tygodnie temu rozmawialiśmy na ten temat. Wtedy to nie była taka oficjalna zapowiedź, ani nawet testy. Ja pamiętam, że to był taki artykuł, gdzie jeden z użytkowników zaproponował, jakby też pokusił się o takie wyobrażenie sobie, co by było, gdyby Twitter dodał możliwość tweetów audio. To nie było właśnie ani testy w aplikacji, ani jakaś zapowiedź ze strony deweloperów, tylko takie, co by było, gdyby. No i okazuje się, że nie wiem, albo on miał jakiś przeciek, albo Twitter tutaj też bardzo sprytnie zobaczył taki insight i szybko to wdrożył. W każdym razie od zeszłego tygodnia jest właśnie coś takiego jak tweety audio. Na razie funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników telefonów Apple'a, przy czym chyba nie wszystkich, ponieważ ja jeszcze nie mam na przykład. Sprawdzałem dzisiaj, ale widziałem już w Polsce tweety audio. Bodajże okay, ja też jeszcze nie. Z X.com'u dodawał takiego tweeta audio, więc nie wiem od czego to zależy, mam zaktualizowaną aplikację. Jeśli macie Twittera, to zachęcam, żebyście sprawdzili. No i tak, w zasadzie tyle. No, jak chcecie zobaczyć, jak to działa, to odsyłamy do linku, który jest w opisie i tutaj jest taki krótki filmik przygotowany przez Twittera, który pokazuje, dobrze, jak tego tweeta dodać. Tak, dobra, i chyba możemy przejść, tak? Przejść do komentarzy. A, okej. Okay. Okej, bo wita się jeszcze z nami Ewelina, Łukasz, Marcin i Anna. I nadal LinkedIn króluje, ale tutaj Łukasz zasilił szeregi komentujących z ramienia Facebooka. Dobra. Możemy robić taki konkurs na aktywność co live'a, co poniedziałek, z którego serwisu najwięcej komentarzy dostaniemy. Tak, tylko obawiam się, że jak zawsze Facebook będzie przegrywał, to nam będą ucinać zasięgi naszego live'a. Trudno. Dobra. Dobra, ale teraz możemy, myślę, przejść do już takich nowości, a nie aktualizacji, czyli do tytułowego newsa, jak TikTok wybiera filmy, proponowane filmy, kolejne filmy w zakładce dla ciebie. Dobra, w zasadzie na samym początku musimy to dodać, że algorytm TikToka nie różni się jakoś specjalnie od algorytmów innych social mediów. Jest to dosyć taki, przynajmniej ten ogólny szkielet jest dosyć standardowy, tak? Czyli aplikacja bada to, czym się interesujemy. Pod uwagę bierze między innymi tematykę tych filmów, hashtagi, które są przy nich użyte, czyli to mogą być właśnie zarówno tematy zawarte w filmie, ale też trendy znane z TikToka. Bierze pod uwagę na przykład ilość wyświetleń takiego wideo, na przykład jeśli danego TikToka oglądamy sobie zapętlonego kilka razy, ma to wpływ. Ma oczywiście wpływ też polubienie tego, skomentowanie, czy nawet udostępnienie. Tutaj tych opcji udostępnienia jest dużo, też jest, więc myślę, że tutaj tak szczegółowo firma nie wdaje się, właśnie nie podaje nam tak szczegółowo tych informacji, aczkolwiek osobiście obstawiam, że spośród tych wszystkich możliwości udostępnienia też może być różnica pomiędzy poszczególnymi, na przykład wysłanie komuś w aplikacji, a pobranie i wysłanie gdzieś indziej. Możliwe, czy na Insta Stories jakieś, czy Twittera, gdzie to już w ogóle jest opublikowane tak naprawdę do szerszego grona niż tylko do jednej osoby. Dokładnie, albo osadzenie na stronie, bo to też jest możliwe. W każdym razie takim, można powiedzieć, wyróżnikiem tutaj dla TikToka jest coś, z czym niektóre media społecznościowe, nie wiem, czy mają problem, ale jakby może w każdym razie mniej troszkę na to stawiają, czyli takie odświeżanie nam tego. TikTok nie pozwoli nam wpaść w pewną rutynę i jeśli mamy, powiedzmy, kilka obszarów zainteresowań, które on wykrył, to i tak co któryś film będzie nam wprowadzał coś nowego, coś zupełnie niezwiązanego z naszymi dotychczasowymi zainteresowaniami, żeby testować, czy to nam się spodoba, żeby zawsze coś nowego do nas wchodziło. Nigdy też nie pojawią nam się posty, tweety, przepraszam, TikToki, filmy, dwa filmy z rzędu wykorzystujące ten sam trend, tą samą muzykę lub tego samego twórcy, także jest tutaj wyraźny nacisk na takie zróżnicowanie i na ciągłe odświeżanie tego, żeby ciągle wchodziły nam nowe filmy. I właśnie w sekcji dla ciebie, gdzie mamy pomieszane TikToki od osób, które obserwujemy oraz od nowych osób i nie ma tam tak naprawdę takiej zasady, że
są to tylko i wyłącznie filmy osób z dużymi zasięgami i z dużym zaangażowaniem. Jest to większość i tak nawet jest zaznaczone w tym artykule, co nie zmienia faktu, że co któryś tam film, też pewnie bez jakiejś szczegółowej, nie ma tutaj jakiejś prawidłowości dokładnej podanej, ale po prostu też starają się twórcy właśnie wrzucać filmy, które nie mają jeszcze dużej liczby polubień, nie mają dużej liczby zasięgu. Tak, i myślę, że dzięki temu też bardzo łatwo jest tak wiralowo dosyć na TikToku zaistnieć, mimo nawet jeśli się nie ma mocnego konta, i tak naprawdę można znaleźć masę kont na TikToku, gdzie ktoś ma jeden, dwa filmy TikToki i już ma bardzo dużo wyświetleń właśnie ze względu na ten algorytm, który, no nie wiem, na Facebooku czy na YouTubie raczej rzadko coś takiego się zdarza, żeby jakiś nowy film nagle bardzo mocno wyeksplodował, a tutaj no rzeczywiście na TikToku się to zdarza i to też potwierdza ten artykuł. Mhm. Zachęcamy do przeczytania, bo oczywiście my go tak streściliśmy, tu jest troszkę więcej informacji. Link znajdziecie w opisie oczywiście. Mhm. Czy mamy jakieś komentarze? Tak, mamy. Ja już szczerze mówiąc pogubiłem się. Wydaje mi się, że jeśli kogoś pominę, bo wydawało mi się, że już był, to przepraszam, ale wydaje mi się, że dołącza do nas Ola na Facebooku i Izabela na LinkedInie. Dobra, cześć. I co? I myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa związanego z Facebookiem. I wprowadza kilka nowości dla streamerów. Tu jest głównie nacisk położony na streamerów takich growych, ale no, o ile Facebook bardzo mocno po prostu stawia na te streamy związane z grami, to myślę, że będą to rozszerzać coraz bardziej, także na wszystkie inne live'y. Po pierwsze, reklamy w trakcie live'ów. Tak jak możemy tutaj to zobaczyć na tym screenie, Facebook co jakiś czas będzie minimalizował okienko z live'em i wyświetlał nam w dużym okienku po prostu dużą reklamę. To jest dosyć ciekawe, bo chyba nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania na żadnym z serwisów, żeby w trakcie live'a wyświetlała się reklama, ale przy tym sama treść live'a jakby nam nie ucieka, no bo cały czas możemy ją widzieć tylko w mniejszym podglądzie tak naprawdę. Mogą być włączane ręcznie co 90 albo 180 sekund i Facebook dzieli się częścią przychodów z tych reklam oczywiście z osobami, ze streamerami, na których treściach są wyświetlane te reklamy. Okej. Jest to też taki, myślę, przydatne dla twórców, nie tylko ze względu na to, że umożliwia im dodatkowe zarobki, ale tak, także, sorry, zaskoczył mnie w gardle. Także daje im możliwość zrobienia przerwy w trakcie live'a. Właśnie jest to, szczególnie jeśli są to streamerzy gamingowi, którzy często robią streamy kilkugodzinne grając w jakąś grę, to teraz te przerwy, które i tak oni musieli wykonywać, żeby pójść do toalety, czy nie wiem, nalać sobie wody, mogą wykorzystać i zmonetyzować, tak? No tak, 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 to jest dobry, faktycznie dobry argument, że w ten czas można wykorzystać, kiedy tam się robi jakąś przerwę w trakcie właśnie takiego długiego streama, to też może mieć wpływ na to, że akurat na tej grupie postanowili coś takiego testować, która robi tak naprawdę pewnie najdłuższe live'y, najdłużej trwające. Na Twitchu są podobne takie reklamy, tutaj Gaba na Facebooku pisze. Okej, to nie wiedziałem. Dzięki za komentarz w takim razie, bo oboje widać nie trafiliśmy na to. Dobra, przejdźmy do kolejnego newsa. Jeśli śledzicie nasze social media, to zapewne widzieliście już tą nowość, ponieważ wrzucałem na ten temat post. Facebook w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, jakoś tak chwilę przed MPT ogłosił, że do WhatsAppa w Brazylii dodaje możliwość przelewania pieniędzy. Jest to mega przełomowa wiadomość, ponieważ to przelewanie jest tak proste jak wysyłanie sobie naklejek, memów czy po prostu wiadomości tekstowych. Wymaga jedynie połączenia na początku naszego konta z kontem bankowym, tudzież z kartą. Jest tam chyba z 5-6 banków brazylijskich, które podpisały współpracę z Facebook Pay. Tak nazywa się ten system płatności. I właśnie to może nam sugerować, czy właściwie Facebook też już jakiś czas temu to zapowiadał, że chce docelowo wdrożyć to na przestrzeni wszystkich swoich aplikacji, czyli
szczególnie na właśnie WhatsAppie i Messengerze, ale również na Facebooku po prostu i na Instagramie, żebyśmy mogli płacić za zakupy, kupować. Mhm, czy też czy jakieś przelewy wykonywać, tak, tak. Mhm. No i w zasadzie to nie jest jakiś złożony tutaj system, który byśmy chcieli opisywać. Skąd wybór na Brazylię? To tylko przypomnimy, że tam jakby WhatsApp jest najsilniejszy. Tam on praktycznie wycina całą konkurencję. Prawie wszyscy w Brazylii korzystają z WhatsAppa. I jest to dla Facebooka często właśnie takie pole do testów dla tej aplikacji. Później te funkcje są wprowadzane do innych krajów, także myślę, że tutaj też w pierwszej kolejności możemy się spodziewać na przykład Indii, gdzie również WhatsApp jest dosyć mocny, i kilku takich innych krajów rozwijających się, a dopiero później wejścia tego do Messengera, do Europy i do Stanów Zjednoczonych, ale w tej wojnie czy wyścigu o obsługę płatności na pewno Facebook nie będzie zwlekał, bo tutaj ma dużą konkurencję, chociażby w postaci WeChata, który wydaje się mieć takie zapędy właśnie globalne. W Chinach to działa rewelacyjnie, ich system płatności mobilnych. Za pomocą tak, bo tam w ogóle za wszystko można tak naprawdę zapłacić przy użyciu WeChata, za wszelkie usługi, takie nawet fizyczne, że tak to ujmę, czyli że jakiś fryzjer czy restauracja tam też właśnie posługują tym WeChatem, żeby za coś takiego płacić. No więc pewnie faktycznie Facebook też będzie chciał zrobić coś takiego, żeby stworzyć jedną aplikację do tylu różnych rzeczy. Mhm. Aha, i jest to funkcja dostępna też na profilach firmowych WhatsAppa, więc możecie właśnie kontaktując się z odbiorcami waszej strony, którzy mogą się przeklikać do czatu przez WhatsAppa, mogą tam wysyłać płatności, więc tak naprawdę można jakąś sprzedaż prowadzić już taką bezpośrednią na Facebooku przez wiadomości prywatne. Mhm. Dobrze, teraz taki dosyć drobny news, ale myślę, że dosyć ciekawy, ponieważ na Facebooku od jakiegoś czasu można tworzyć tak zwane kolekcje, czyli po prostu segregować różne posty i zbierać je w takie listy, znane myślę najbardziej z Pinteresta tak naprawdę, ale już coraz więcej Instagram ma taką opcję i wiele innych serwisów, czyli no, segregować je wewnątrz jakiejś kategorii po to, żeby mieć później do nich łatwy dostęp i móc je łatwo przeglądać, tam na dany temat zapisane różne posty, czy też linki znalezione na Facebooku, czy zdjęcia, czy filmy. I Facebook teraz wprowadził drobną nowość, czyli tak jak tutaj widzicie, możemy zadecydować, kto ma widzieć te kolekcje, czyli możemy zrobić taką kolekcję publiczną, tak jak do tej pory była opcja tylko dla siebie, było to prywatne, a teraz możemy tworzyć takie kolekcje w sposób publiczny, tak żeby ktoś inny też mógł obserwować i no po prostu przeglądać kolekcje, które stworzyliśmy. I no, jak tutaj widzimy, to ma też prawdopodobnie, to jest też powiązane z kolekcjami, które Facebook, i o tym chyba mówiliśmy 2 tygodnie temu, o tym nowym takim systemie sklepowym wewnątrz Facebooka, który też tak w pewien sposób zawiera w sobie kolekcje i pozwala wewnątrz Facebooka skatalogować kilka różnych produktów dla fanpage'a, który prowadzi jakiś sklep. I no, te kolekcje są jakby osadzone wewnątrz Facebooka, nie musimy się przenosić na żadną zewnętrzną stronę, tylko taki widok, taki podgląd mamy już w obrębie aplikacji. Ja myślę, że to przydatne, jeśli macie takich znajomych, którzy dużo czytają na przykład wartościowych artykułów i lubią się nimi dzielić, mogliby wtedy oni założyć właśnie taką listę, gdzie będą dodawać na przykład, albo tak jak my byśmy mogli zrobić na przykład listę z newsami marketingowymi i dodawać artykuły, posty z artykułami, które nam na Facebooku się wyświetlają, aby byście mogli taką listę zaobserwować i wtedy na bieżąco śledzić wszystkie newsy, które my sprawdzamy. Więc albo też na przykład dla jakichś influencerów modowych, tak? Tak. No, oni mogliby tworzyć kolekcje z ulubionymi na przykład stylizacjami na lato. Ja myślę, że w ogóle to jest dobry pomysł, jeśli na przykład ktoś by zrobił jakąś kolekcję, która by zawierała dużo jakichś artykułów na dany temat i przyciągnie dzięki temu odbiorców, a pomiędzy tymi artykułami by wrzucał jakieś swoje rzeczy do tej kolekcji, jakieś swoje rzeczy zapisywał i w ten sposób też można by, myślę, przyciągać ruch do jakichś swoich działań, czy tam jakichś swoich artykułów, filmów, czy produktów.
Ja tu widzę, twój pomysł spotkał się z aprobatą, bo Monika pisze, że fajny pomysł, natomiast Dominika, się świetny pomysł. Także bardzo się cieszę. Zachęcamy do wdrażania. Jeśli już macie taką możliwość, żeby udostępniać swoje listy, to, to zachęcamy do utworzenia. Możecie też wrzucić do nich link w komentarzu tej transmisji, może ktoś będzie zainteresowany. Jeszcze witam się z nami Karolina, Katarzyna i Tomasz. Cała trójka na LinkedInie, także tutaj nadal silne prowadzenie tej platformy. Tak, hej, cześć, cześć. Dobra. I nowe opcje na grupach parentingowych Facebooka. Tak, grupy na Facebooku już od dłuższego czasu zaliczają taki dosyć intensywny rozwój. Mark Zuckerberg już 2 lata temu mówił, że to jest kierunek, w którym chce rozwijać tą platformę i konsekwentnie to realizują. Tym razem nowością w obrębie grup są etykiety oraz anonimowe posty. Pojawiły się one na razie w grupach parentingowych, ponieważ tam Facebook zaobserwował największe zapotrzebowanie na tego typu treści. I właśnie, zacznijmy może od etykiet. Grupy parentingowe, jakby właśnie ich specyfika była taka, że często taki dosyć obszerny wstęp posta był na temat tego, żeby powiedzieć w ogóle, w jakim wieku ma się dziecko i jaki jest problem. Jakby to może troszkę skrócić nam ten proces, czyli możemy jakby od razu zaznaczyć, że jesteśmy, nie wiem, rodzicami noworodka. Już nie musimy tego opisywać, ale też inni użytkownicy mogą sortować sobie posty właśnie według tych kategorii, czyli jeśli ktoś ma, nie wiem, doświadczenie w wychowywaniu noworodków, no to może sobie zaznaczyć, że widzi tylko te posty tego dotyczące i tam się udzielać. Więc czy to jest doświadczenie w wychowaniu noworodków? W sensie, że już jego dziecko przeszło ten etap. Tak? No dobra. Nie wiem, może za bardzo skrót myślowy. Nie, no dobrze, dobra. Nie chodziło mi o takie doświadczenie zawodowe. No. A druga funkcja to są anonimowe posty, ponieważ też często użytkownicy zgłaszali taki problem, że no, chcieli opisać sprawę taką dosyć, no może właśnie prywatną, którą nie za bardzo chcieliby zdradzać swoją tożsamość, więc Facebook umożliwił dodanie posta anonimowo i tutaj jakbyś mógł troszkę w górę o właśnie pokazać, wtedy taki post wyświetla się jako po prostu członek grupy, nie widzimy kto to dodał. I zakładam, że w komentarzach też będzie group member. Jedynie komentujący będą, chyba. Tu nie zostało to wyszczególnione w sumie, ale zakładam, że komentujący już będą pod własnym imieniem, nazwiskiem. No i tak, możliwe. A może też będzie opcja na przykład osobna na komentarze, żeby napisać komentarz jako osoba anonimowa. No, w każdym razie to, co chciałem tutaj jakby podsumować tego newsa, to że takie tego typu rozwiązania mogą w niedługim czasie pojawić się także w innych grupach, ponieważ myślę, że tam też znajdą swoje zainteresowanie. Pewnie na grupach marketingowych nie ma aż takiego zapotrzebowania na anonimowe posty, ale już takie etykiety tematyczne są jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle takie etykiety, to jest fajny, no bo tak naprawdę fora internetowe wymarły trochę na rzecz grup na Facebooku, ludzie nie wymieniają się informacjami na forach internetowych, tak jak to było wcześniej, tylko na grupach, ale cały czas był ten problem właśnie z sortowaniem treści na grupach, bo o ile na forach można było sobie pokatalogować wewnątrz jakichś tam tematów, to na grupach jednak jest dosyć nieporządek i po prostu wyświetlają się głównie posty najnowsze, a tagami, czy jakimiś hashtagami wewnątrz grup dosyć ciężko to zrobić, więc to może być bardzo fajny pomysł, żeby w końcu uporządkować wszystkie grupy i żeby na przykład administratorzy mogli utworzyć swoje własne właśnie tego typu etykiety i później, żeby można było łatwo segregować dla użytkowników, którzy później na przykład będą dołączali do takich grup posty. Tak, jak najbardziej ja bym przyjął taką funkcję na też naszych grupach. Tak jest. I co? I myślę, że możemy przejść do newsa związanego z reklamami na YouTubie i wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa rzecz, ponieważ ten format reklamowy no, wygląda dosyć tak dosyć imponująco, bo teraz, jeśli podczas trzymania telefonu pionowo, kiedy oglądamy reklamę wideo, która się wyświetla nam przed filmem, czy też w trakcie w sumie,
poniżej, tak jak widzicie tutaj na tym GIF-ie, wyświetla się lista produktów powiązana z reklamówką, która leci z filmem reklamowym. I z tych produktów można wybrać, zobaczyć od razu ich cenę i po kliknięciu w któryś z nich będziemy mogli się od razu przenieść na stronę tego konkretnego produktu, czyli no jest to bardzo duże ułatwienie dla potencjalnych klientów, no bo mogą zobaczyć całą ofertę, a nie tak jak do tej pory obejrzeć filmik, tam tak naprawdę wypatrywać jakieś produkty w tym filmiku, po czym przenieść na główną stronę tego sklepu, czy też tej witryny i tam dopiero wyszukiwać interesujących produktów, tylko ta droga jest tutaj bardzo mocno skrócona. Jest też kilka danych, ponieważ już to niektórzy testowali i podobno zaobserwowano wzrost o 25% zwrotu z tych reklam. No jest to, myślę, bardzo dużo, 25% więcej. I co ciekawe, dziewięciokrotnie większa liczba konwersji niż przy takich tradycyjnych reklamach. Więc no jest to, myślę, właśnie bardzo ciekawy nowy format reklamowy. Ja myślę, że właśnie może się to bardzo sprawdzić, bo reklamy na YouTubie sprawdzają się efektywnie, naprawdę. Za to, że nie zapominajmy, druga najczęściej używana na świecie wyszukiwarka. Więc myślę, że jak najbardziej może się to przyjąć i sprawdzić. Warto po prostu kontrolować, kiedy dostaniecie dostęp do tej opcji i ją przetestować, wypróbować jak najszybciej, bo wydaje się być dosyć taka intuicyjna dla klientów, żeby wybrać coś, jakiś produkt na szybko. Mamy tu jeszcze dwa komentarze odnośnie poprzedniego newsa, czyli tych grup. Katarzyna pisze, że dzięki anonimowym postom kilka osób nie padnie ofiarą hejterów, jak najbardziej. Może to trochę... Znaczy, z jednej strony może ktoś pomyśleć, że jak nie wiesz, kogo go komentujesz, to może właśnie być taki bardziej, nie wiem, agresywny, ale też może właśnie, może jednak to ustrzeże tych użytkowników. Na pewno, też tak jak tutaj Katarzyna pisze, na pewno więcej osób zacznie się chętniej wypowiadać, to zdecydowanie. Tak, tak, no to może być fajny sposób na zbudowanie większego zaangażowania, bo niektórzy mogą się wstydzić tam pisać o czymś pod swoim nazwiskiem. A Karolina pyta, czy ten format reklam na YouTubie jest już dostępny? Z tego co wiem, nie, jeszcze nie jest, jeszcze nie można go tak łatwo wykorzystać. Sprawdźcie na swoich kontach, bo to też nie pamiętam. Tak, no bo to też zawsze często tak jest, że YouTube losowo jakiejś małej części, znaczy wszystkie tak naprawdę te social media często losowo na jakiejś małej części przypadkowych osób testują różne nowości, więc warto, myślę, przekopać się i sprawdzić, czy może dostać jakoś szybciej dostęp, ale no z tego co mi wiadomo, to na razie nie ma takiego szerokiego dostępu. Okej, Gaba na Facebooku pisze, że właśnie anonimowe posty mogą bardziej zachęcić hejterów, no właśnie, szczerze ciężko powiedzieć, to pewnie też zależy od grupy i będzie to wymagało jakichś testów, ale pewnie zależy. Nie, ja myślę, że jest dużo czynników i trudno stwierdzić, czy to zachęci, czy tak, raczej nie będziemy w stanie tak jednoznacznie odpowiedzieć, to zależy od grupy, ale na pewno nie spowoduje to konieczności jakby rezygnacji z moderacji, a właśnie nawet na niektórych grupach niestety może spowodować wzrost znaczenia moderowania komentarzy pod postami, ale mimo wszystko myślę, że to jest na plus, bo jeśli ktoś ma nie opisać swojego problemu i nie uzyskać odpowiedzi, to lepiej, żeby mógł to zrobić anonimowo. Dobra. To prawda. Zachęcamy jeszcze tylko w międzyczasie do zostawienia polubienia pod naszym live'em. Oczywiście, skoro już dzisiaj nam tak dobrze idzie z komentarzami i z zaangażowaniem, to idźmy za ciosem i powiększmy po prostu zasięg. Jeśli znajdujecie jakąś fajną wartość, to zachęcamy do zostawienia nam polubienia czy innej reakcji. Słuchajcie, to już przy okazji, jak to klecimy, to na YouTubie możecie nas zasubskrybować, bo ostatnio patrzyłem i o ponad 80% osób, które nas ogląda, to nas nie subskrybuje, także jeśli jesteście zalogowani, to zachęcamy do kliknięcia tutaj przycisku, wtedy będzie łatwiej wam dotrzeć do naszych treści. Okej. Nowe opcje list na Twitterze. To jest w sumie news dosyć podobny do tego z Facebooka. Listy na Twitterze są tutaj dłużej niż na Facebooku, ale mam wrażenie, że są bardziej zaniedbane, zapomniane, przy czym też troszkę inaczej funkcjonują, ponieważ tutaj nie gromadzimy w ramach listy wybranych tweetów,
a wybrane profile i wszystkie ich tweety w ramach tej listy, więc tutaj raczej możemy tworzyć sobie listę na przykład trenerzy szkoleń sprawnego marketingu, taką listę w sumie moglibyśmy utworzyć i wtedy moglibyście obserwować wszystkie tweety tych osób, nawet jeśli nie będą w sumie związane z tematyką. I takie listy mogą być właśnie publiczne albo prywatne. A nowość, która w ramach tych list weszła na Twittera, to to, że będzie można te publiczne listy teraz wyszukiwać i obserwować. Czyli kogoś zaprosić do takiej listy publicznej, rzecz jasna. Natomiast teraz jakby właśnie one są, powiedzmy, bardziej dostępne, żeby sobie wyszukać i obserwować bez konieczności posiadania zaproszenia albo linku. No, czyli możliwość stworzenia tak naprawdę takiego mini feedu, tylko z niektórymi osobami, możliwość dołączenia do czegoś takiego. Mhm. Dobrze, to chyba myślę, że tutaj... Tak, a jak już jesteśmy przy listach, to właśnie też dzisiaj zahaczymy o aplikację, która tak naprawdę rozpoczęła trochę tą erę list, a mianowicie Pinterest, który został skopiowany przez Google'a. Google wypuścił nową aplikację, która się nazywa Keen i wygląda ona jak Pinterest na początku swojej działalności. Ma na razie ograniczone funkcje, czyli w zasadzie służy tylko do tworzenia list, takich właśnie pinów, obrazków. Może pokażemy tutaj niżej są screeny z tego. Wygląd jest taki minimalistyczny, ale też jednocześnie przejrzysty. I Google, jakby głównym celem powstania tego przez Google jest to, że Pinterest rozwija się dynamicznie, rozwijają się tam reklamy, jest coraz więcej opcji docierania ze swoimi produktami do użytkowników Pinteresta, a Google, posiadając wręcz rewelacyjne zaplecze w postaci Google Ads, no to tworząc taką kopię Pinteresta, myślę, że może tutaj, niestety bądź nie, wyprzedzić właśnie tą główną aplikację w tym zakresie, że z jednej strony ich skopiują, ale mając za sobą takie wsparcie systemu reklamowego, efektywność Keena, czyli tej kopii od Google'a, będzie jednak dużo wyższa od Pinteresta, no i też pozwoli nam na bardziej takie holistyczne ogarnianie swojej kampanii, czyli nie będziemy musieli takiej kampanii produktowej ogarniać w dwóch systemach, w Pinterestie i w Google Adsie, tylko wszystko będziemy mieć w panelu Google Ads. Także zobaczymy, jak tutaj się rozwinie. Póki co jest to dostępne tylko na urządzenia z Androidem. Hubert, przepraszam na chwilę, że się wetnę, ale właśnie na YouTubie pojawiło nam się 100 osób równocześnie. Nie mam pojęcia. Właśnie widzę tutaj zasięg, chciałem zaraz to skomentować. Myślałem, że zrobiłeś live'a na swoim profilu gdzieś. Nie, okay, właśnie no to jest ciekawe, że nie. To zachęcamy wszystkich do zostawienia łapki w górę, bo mamy w sumie tylko dwie... Bo na pewno nie subskrybuje. Statystycznie 80 osób nas nie subskrybuje w tym momencie, także... Cały czas przybywa, chyba trafiliśmy na jakieś dobre udostępnienie. Albo po prostu, bo ja cię oznaczyłem na Twitterze, więc może twoi widzowie... Mówisz? No dobrze, no dobrze, zachęcamy do zostawienia łapki w górę. No to tak ci przerwałem trochę, sorry. Ja już właściwie skończyłem, tak? Tylko mówiłem, że jest to na razie dostępne na Androida, więc jest to taki test, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeśli chcecie więcej informacji, to zapraszamy do linku w opisie. Też już musimy troszkę skracać, bo rozgadaliśmy się bardziej niż zwykle, a jeszcze trochę news przed nami, dokładnie dwa. To prawda. Dobrze, więc teraz taka dosyć ciekawa nowość, jeśli chodzi o Instagrama, ponieważ jak pewnie wiecie, od jakiegoś czasu niektórzy mają możliwość oznaczania produktów na zdjęciach czy też na filmach i po tapnięciu, po dotknięciu zdjęcia wyświetlają nam się takie, no, takie znaczniki, trochę podobne do tych, jak kogoś oznaczymy, to mogą nam się wyświetlać znaczniki różnych produktów, a teraz Instagram wprowadził taką drobną nowość, że w opisie także możemy coś oznaczyć, tak jak tutaj to jest widoczne, że jest ikonka tego, nie wiem, co to, koszyka?
czegoś i do tego jest też podświetlona cała nazwa, która jest w pełni klikalna i możemy wybrać jakiś produkt z opisu. Instagram już od dłuższego czasu oczywiście idzie cały czas w to, żeby zacząć sprzedawać coraz więcej produktów przy użyciu Instagrama i żeby było to łatwiejsze i włączyć ten e-commerce do tej aplikacji, więc jest to no, kolejny krok, dosyć drobny, ale myślę, że fajny i przydatny. Wyjaśniała się sytuacja z YouTube'em. Bo ty? Pokażę, nie widzę. Zrobię komentarzy. Pepe Pan Dziobak sokował nam. Okej, to jest niepokojące. Babiutko. Niestety bociki nie zostawiają suba, no trudno. Dobra. Przejdźmy do ostatniego newsa, który dzisiaj przygotowaliśmy, ale jeszcze po nim będzie kilka ważnych ogłoszeń, także zostańcie z nami. Kurs na przykład dla reklamodawców. Jeśli kojarzycie ten temat, to może nie wydać wam się on nowy, ponieważ Snapchat posiadał taki kurs już wcześniej, aczkolwiek teraz on został rozbudowany. Jest tak naprawdę 6 różnych tematów, czy 6 różnych takich, no nie lekcji, bo lekcje mamy jeszcze w ramach, no 6 różnych takich działów, o. I w zasadzie Snapchat nawet w tym celu utworzył specjalną platformę edukacyjną. W opisie jest link do artykułu, w którym jest link do tej platformy. I możecie tam, ona jest tak naprawdę na wzór blueprinta od Facebooka. Są tam różne właśnie działy, które przeprowadzają was przez różne aspekty reklam na Snapchacie i po ich ukończeniu dostajecie oczywiście certyfikat ukończenia takiego kursu, jest generowany PDF z takim certyfikatem, możecie go sobie wydrukować albo dodać na LinkedInie. No ale przede wszystkim myślę, że wartością płynącą z takiego kursu jest po prostu wiedza, jak skutecznie wykorzystać reklamy na Snapchacie. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Myślę, że jak znajdę czas w niedługiej przyszłości, to przejdę sobie przynajmniej część z tych kursów. To wtedy może w którymś odcinku marketingowego podsumowania tygodnia w ramach aktualizacji na przykład powiem wam, jak to wygląda i czy warto. No, natomiast są to kursy dostępne po angielsku, globalnie, także możecie się już teraz w nie przeklikać. Jeśli język angielski nie stanowi dla was problemu, to już teraz możecie zacząć swoją edukację w zakresie reklam na Snapchacie. Czy to jest efektywne w Polsce? Szczerze mówiąc, nie wiem, nie testowałem tego. Myślę, że zależy od branży. Snapchat ma trochę taką łatkę aplikacji, która umarła, ale nie do końca jest to prawdą. Po prostu bym powiedział, że jej rozwój został zahamowany na pewnym momencie. Natomiast jak najbardziej nie jest to martwa aplikacja i nadal ma swoje oddane grono użytkowników. A jeśli dobrze kojarzę dane, co prawda tam może sprzed pół roku, ale jakiś czas temu jeszcze Polska na tle Europy dosyć się wybijała pod względem Snapchata, w sensie w innych krajach bardziej stracił niż u nas, więc może właśnie jest to dobry kierunek do wejścia, gdzie na pewno konkurencja jest o wiele niższa niż w Google czy w Facebooku. Facebooku, tak. I teraz przechodzimy do krótkiej listy ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie to, że już dokładnie za 18 godzin, czyli jutro o godzinie 14 nastąpi losowanie kolejności wystąpień na naszej konferencji I Love Marketing and Business. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o samej konferencji, która odbędzie się w październiku, to zapraszamy was na stronę ilovemkt.pl. Tam możecie więcej przeczytać na ten temat i jutro odbędzie się live z losowania kolejności prelegentów, więc jeśli będziecie chcieli poznać w ogóle prelegentów, tak naprawdę, co myślę, poznać najważniejsze. Prelegentów i tematy, bo to też i tematy, tak. Podawać tematy. Na dzień dzisiejszy na stronie są sami prelegenci, a jutro te tematy zostaną upublicznione. Więc właśnie, więc jeśli się zastanawiacie, co tam, jakie tematy będą na tej konferencji, zastanawiacie się jeszcze nad samą konferencją, to zachęcamy was, żeby być jutro o tej godzinie 14 na live'ie i na Facebooku oczywiście, i na LinkedInie, i na YouTubie sprawnego marketingu. Tak, poza tym zapraszamy na szkolenia.
W tym tygodniu trwa jakby drugi tydzień edycji warszawskiej, jesteśmy tam do piątku i na nadchodzące szkolenia jeszcze można się zapisywać, nawet na te jutrzejsze, jeśli ktoś z Was lubi takie spontaniczne decyzje. A zaraz po edycji warszawskiej rusza kolejna edycja szkoleń online, także jeśli nie chcecie dojeżdżać lub mieszkacie gdzieś daleko jednego z miast, w którym organizujemy szkolenia, możecie wziąć udział w takim szkoleniu online. Ale jeśli lubicie szkolenia stacjonarne, to też w lipcu będziemy w Poznaniu. I tam odbędzie się bodajże 9 szkoleń z naszej oferty. Tak naprawdę wszystko do sprawdzenia jest na stronie, którą znajdziecie w opisie, lub możecie sobie wpisać szkolenia.sprawny.marketing. I tam są wszystkie szkolenia, cała lista z podziałem na miasta i terminy, a jak wejdziecie sobie w interesujący Was temat, to znajdziecie szczegółową agendę wybranego szkolenia. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na inne szkolenie niż teraz wybrałeś. Trafiłem. No. Na szkolenie z Arturem Jabłońskim, ono jest troszkę wyżej, czyli Social Media Manager. Całodniowe szkolenie tematyczne właśnie w zakresie mediów społecznościowych. Nie z naciskiem na jakąś konkretną platformę, bardziej takie ogólne. Tutaj zachęcamy do zapoznania się właśnie ze szczegółową agendą, natomiast tak w skrócie mogę powiedzieć, że Artur bardziej opowie o takim całościowym podejściu do social mediów, no bo jednak, choć każda platforma trochę się różni, to jednak takie fundamenty działania w mediach społecznościowych są takie same na każdej platformie i ten kurs ma właśnie Was do tego przygotować, żeby nauczyć się tak naprawdę zawodu social media menadżera. Serdecznie zapraszamy, 8 godzin z Arturem Jabłońskim. Myślę, że naprawdę masa mega praktycznej i wiedzy od bardzo doświadczonej osoby. Tak. Dobra, i jeszcze na sam koniec oczywiście zachęcamy, żeby do sprawdzenia naszego magazynu, jak zawsze oczywiście pod linkiem, który zostawiamy w opisie, możecie przeczytać spis treści do poszczególnych magazynów i wybrać tylko jeden z nich, żeby taki magazyn sobie zakupić, albo też od razu zamówić całą prenumeratę. Magazyn jest i w wersji papierowej, i w wersji elektronicznej, i w wersji audio, więc możecie sobie wybrać tak naprawdę najwygodniejszą formę czytania, czy też słuchania magazynów i no, zachęcamy po prostu do sprawdzenia, do zapoznania się. Zachęcamy do nadrobienia zaległości, bo już niedługo wychodzi nowy numer. W lipcu, nie mogę jeszcze podać dokładnej daty, ale w lipcu pokaże się kolejny numer. Tak, ja do jutra muszę oddać właśnie artykuł. Także trzymajcie kciuki. Dobra. No. Myślę, że udało nam się przebrnąć przez wszystkie newsy, dzisiaj było ich dosyć dużo. Tak, i też wyszło w sumie 15 minut dłużej niż zwykle, ale widzimy, że tutaj najwytrwalsi widzowie zostali z nami do samego końca, za co Wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim, którzy komentowali. Dzisiaj myślę, że rekord, nie, Krzysztof? Dzisiaj możliwe, rekord. Dlatego liczymy na to, że za tydzień przebijemy go. Tak. Gratulacje do społeczności LinkedIna. A wszyscy oglądający na Facebooku, proszę się zmobilizować i za tydzień macie szansę odrobić straty. Tak jest. No to do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia w poniedziałek, tak jest, za tydzień. Hej, cześć. No, dzięki.